Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy nowy pakiet zimowy za 99 zł i czy opłaca się go kupić? Już Wam odpowiem na pytanie. Pakiet możemy kupić w tym sklepie. Jeżeli już kupiłem, no to już nie będzie pokazany. Jest on za 99 zł i mamy tutaj 3 legendarne skiny, które są przeróbką skinów, które już były. I jakie mamy tutaj skiny? To jest pytanie. Czerwony rycerz, który jest teraz... Jak on się nazywa? Gdzie ja sprawdzę, jak on się nazywa? Lodowy czerwony rycerz. Lodowy kruk i lodowy strażnik miłości, czyli mamy kruka, czerwonego rycerza i strażnika miłości, czyli kiedyś to były bardzo hypowane skiny. Strażnik miłości był hypowany przez skrzydła, kruk był hypowany przez wszystkich chyba i czerwony rycerz dlatego, że był rzadki. Potem jak wyszedł, to już mało grany. I według mnie skiny 3 legendarne. Jeden legendarny skin, pamiętajcie, kosztuje 2000 fałdolców, czyli 80 zł na nasze polskie rozumowanie. Więc według mnie, jeżeli mamy 3 za stówkę, i to nie są brzydkie skiny, to są przeróbki skinów, które były fajne. Dalej może są fajne dla niektórych. Według mnie warto. I teraz czemu? Już Wam mówię. Skiny ładnie wykonane, bardzo ładnie się świecą. Ten lód taki na tym aniołku jest fajny. Kruk, bardzo fajny skin. I czerwony rycerz, właśnie lodowy czerwony rycerz, też fajnie wygląda. I do tego mamy backblingi 3. Czyli skrzydła, które są według mnie dużo ładniejsze niż zwykłe. Lodowe skrzydła od anioła są według mnie ładniejsze. Tarcza, która jest świetna, bardzo mi się podoba. Jeżeli nie macie tarczy z drugiego sezonu, bądź Czerwonego Rycerza, warto mieć tę tarczę, ponieważ jest ładna i przypomina tarczę z drugiego sezonu. I trzeciego, i jest trzeci, dobra. I trzeci backblink, czyli od kruka klatka, która też jest fajna. Też jest fajny to backblink, pasuje do skinów tryhardowych, pasuje do niektórych skinów i tak dalej. Więc według mnie warto, te skiny są fajne, powiem Wam szczerze. Dobrze mówię? Tylko, że jest problem z tymi, że pakietowymi skinami się nie gra, aczkolwiek to nie jest już taki typowy pakietowy skin, albo skiny, tylko to są skiny, które są przeróbką skinów fajnych, więc według mnie warto to kupić, warto mieć te backblingi, tarcze i skrzydła przynajmniej, bo klatka klatką, ale tarcze i skrzydła sztos. Według mnie warto i 99 zł. Po świętach prawdopodobnie zrobię Wam konkurs na taki pakiecik, więc jeżeli teraz nie będziecie kupować, to możliwe, że wygracie. Dlatego do zobaczenia po świętach. Pamiętajcie, że niedługo będą konkursy. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie cokolwiek ze sklepu z kodem Paczol YouTube, czyli z tym kodem Paczol YouTube i co? I tyle. Przedstawiłem Wam te skiny. Wgrzewam ich... Będę Wam je pokazywać? Dobra, wydłużymy trochę odcinek, więc wgrzewam je, pokażę. Jejku, a miałem już kończyć. Bo stream zaraz. Dobra, szybko. Ustawiamy. Plac zabaw nie montujemy, bo święta trzeba jeszcze dokończyć pakowanie prezentów, jechać do rodziny. Boże, ile to jest roboty. Masakrycznie dużo pracy. Naprawdę. Nawet nie wiedziałem, że jak się jest dorosłym albo starym jak ja, to trzeba tyle robić, ale jest. Dobra. Skin anioła. Ładny kolor, bardzo ładny kolor. Podoba mi się ten skin, fajnie, że ja różowych spodni. Podoba mi się. Dobra. Szybko będziemy pokazywać. Szybko będziemy pokazywać, ponieważ nie ma na to czasu i też pewnie nie chcielibyście odcinka 40-godzinnego. Dalej, ustawiamy skina kruka. Przede wszystkim, powiem szczerze, te backblingi są fajne. Przede wszystkim te backblingi są fajne. Te backblingi warto mieć w kolekcji według mnie. Skiny może nie do końca są świetne, ponieważ już mamy te wersje zwykłe. I zawsze chyba warto grać wersją zwykłą ze sklepu niż taką lodową, ale ten skin kruka, o kurczę. I tu wydaje mi się, że on jest lepszy niż kruk zwykły. Ale nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Tu wydaje mi się, że jest lepszy niż zwykły kruk. Bardzo fajny skin. Kurczę, no powiem Wam szczerze, ten pakiet ładnie dowalili. Szkoda, że to nie jest pakiet za darmo na święta, na prezent dla Januszy. Dobra, walimy. Okej. I czerwony, lodowy rycerz, lodowy, czerwony rycerz. Sprawdzamy. 3, 4... I ostatnie będzie słowo to... Ry. Nie, nie działa, dobra. 3, 4... O, działa. I co mogę powiedzieć? Tarcza świetna. Czerwony rycerz, no jak czerwony rycerz, tylko że w wersji lodowej. Więc najmniej mi się podoba czerwony rycerz, aczkolwiek tarczę ma super. Tarcza jest warta polecenia. Naprawdę. Naprawdę tarcza jest warta polecenia i tu nie mówię, totalnie szczerze mówię. Więc pakiet fajny na prezent, żeby dostać od, nie wiem, od wujka, cioci, babci, jeżeli nie macie nic ważniejszego do roboty. Zobaczmy, jak tarcza wygląda, bo tarcza mi się najbardziej chyba podoba. Sztosiwo, totalne sztosiwo. Więc ja się z wami żegnam, pamiętajcie o kodzie Paczol YouTube. W tym kodzie ja się z wami żegnam, wesołych świąt, do zobaczenia. Cześć. Na razie.